Na czym polega idea nowej ewangelizacji i jak ją realizować w codzienności? Myślę, że przede wszystkim nowa ewangelizacja ma polegać na ewangelizowaniu, ale nowymi sposobami, nowymi środkami i ciągle w nowy sposób. To znaczy nie ma takiego momentu, w którym mogę sobie powiedzieć, no nie, ja już nie jestem wezwany do ewangelizowania. Zawsze jesteśmy w każdym momencie życia, w każdym też jakimś naszym różnym doświadczeniu, stanie, czasami nawet emocjonalnym, czasami nie mamy na to ochoty, ale jesteśmy do tego wezwani. A na czym ma polegać? Pewnie wiele by można było powiedzieć, ale pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to na autentyczności życia. Czyli ewangelizuję moim doświadczeniem relacji z Panem Bogiem, ewangelizuję moją miłością do Boga, doświadczeniem Jego miłości, tego, że mam doświadczenie, że Bóg mnie wyzwolił z grzechu, więc ja też sam mam co, jakby o czym zaświadczyć. Mogę innym opowiedzieć o tym, że Bóg może zmienić twoje życie, bo mam doświadczenie, że jest obecny w moim życiu i działa i je zmienia. Więc to jest pierwszy i najważniejszy punkt. A jak ją realizować w codzienności, w szkole, w pracy? To tutaj na pewno dzisiaj potrzeba dużej odwagi do tego. Ze względu na to, że środowisko często jest, żeby nie powiedzieć nieprzychylne, to przynajmniej obojętne, co czasami nie wiadomo, co jest lepsze. To znaczy w obojętności jest trudniej trafić. Jak człowiek przynajmniej jest jakoś jednoznacznie się opowiada, nawet negatywnie, to czasami łatwiej jest z człowieka właśnie z takiego gorliwego anty zrobić człowieka, który staje się bardzo pro. Natomiast w obojętności jest trudno ewangelizować, po prostu nikt tego nie chce słuchać, nikt nie chce wiedzieć o moim jakimś tam doświadczeniu, o mojej opowieści, więc potrzeba dużej odwagi, a przy tym też powiedziałbym normalności, to znaczy w dużej mierze ta ewangelizacja się będzie dokonywała przede wszystkim świadectwem. Też świadectwem niekoniecznie w mówieniu o Bogu, ale w pokazywaniu swoim życiem tego, że Bóg jest na pierwszym miejscu, w bardzo konkretnych czynach miłości, w cierpliwości tam, gdzie jej brak, w łagodności tam, gdzie się pojawia gniew, w przebaczeniu tam, gdzie jest krzywda. I to jest pierwsze miejsce. Też ktoś kiedyś bardzo pięknie powiedział, że taka głęboka ewangelizacja zaczyna się w tym momencie, w którym ktoś mi opowie historię swojego życia. Więc jakby trzeba wejść z drugim człowiekiem w taką relację, żeby on mnie zaprosił do prawdziwej historii własnego życia. Jak mi on opowie, zaprosi mnie gdzieś do swojego wnętrza, to tam też jest miejsce na głoszenie Jezusa. Więc w praktyce jak to robić? Budować piękne, głębokie relacje, właśnie relacje przyjaźni. I nawet z ludźmi, którzy są dzisiaj właśnie niewierzący, ale tam będzie też miejsce do tego, żeby zaprosić Jezusa. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.